Kwestia, którą chcę się zająć, to jest kwestia rozdzielenia, przeprowadzenia takiej granicy między pożądaniem a zachwytem, a w szerszym kontekście między rozkoszą erotyczną i rozkoszą estetyczną. Oczywiście w poezji Herberta to jest część takiej większej całości, ona ma roboczy tytuł Uwiedziony na zawsze. I jest o erosie, o Herberta. Właściwie nie o erosie, bo eros jest kojarzony z pożądaniem, a Herbert jakby próbuje unikać pożądania właśnie, więc jest o różnych sprawach. Jest o współczuciu, o czułości, o różnych rozumieniach miłości. Z tą miłością jest pewien problem, jeśli chodzi o powiedzenie tak wstępnie, czym ona jest, więc powiem tylko tyle, że to nie jest eros, to nie jest agape u Herberta. W pewnym sensie można by powiedzieć, że to jest miłość innego lub miłość inności, jeśli miłość w ogóle nie zakłada takiej celowej intencji na to, co inne i na afirmowanie właśnie tego, co inne jako inne. I teraz moje wystąpienie składa się z trzech części. Będę mówił o trzech wierszach. Centralna jest Przysięga, takie studium zachwytu Herberta, ale zacznę od prozy Miłosza późnej, takiej szczerej prozy, o długim tytule Uczciwe opisanie samego siebie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis. Potem przejdę do Przysięgi, a na koniec powrócę do wczesnego wiersza Herberta, do wiersza Zobacz, który też jest studium zachwytu, ale takim dwoistym, dla mnie trochę podejrzanym. I teraz tak, Miłosz w tej swojej długiej prozie konstatuje niemożność oddzielenia zachwytu od pożądania, przynajmniej na tym ziemskim padole. Źródłem działalności poety, jak powie, jest tutaj swoisty panerotyzm, zachłanna wyobraźnia erotyczna. Ta działalność to jest układanie scen tej ziemi, on mówi w tym wierszu. I teraz wydaje się zarazem, że tutaj rozumienie erotyczności, że mamy do czynienia z pewną redukcją. Ona, erotyczność jest właśnie zawężona do pożądania, nie tylko seksualnego. Zachłanny eros jakby rozporządza wyobraźnią poety, który nie potrafi spojrzeć bezinteresownie na świat. Pożąda wszystkiego, nie jakichś konkretnych przedmiotów lub ciał, choć o takich właśnie jest mowa, bo rzeczy świata tego, przekonuje Miłosz, są jedynie egzemplifikacją nienasyconej erotycznej wyobraźni. I na tym zdaje się polegać pewien paradoks, to znaczy pornograficzne, pożądliwe marzenia dojrzałego mężczyzny nie odnoszą się do, podkreślmy to, kobiecych ciał, ich konkretnych części, które próbuje posiąść spojrzenie, lecz są jedynie elementem swoistego, totalnego pożądania, którego inne przejawy nie są już opisywane. Oto początek prozy Miłosza. Moje uszy coraz mniej słyszą z rozmów, moje oczy słabną, ale dalej są nienasycone. Widzę ich nogi w minispódniczkach, spodniach albo powiewnych tkaninach. Każdą podglądam osobno, ich tyłki, uda, zamyślony, kołysany marzeniami porno. Stary, lubieżny dziadu, pora tobie do grobu, nie na gry i zabawy młodości. Nieprawda, robię to tylko, co zawsze robiłem, układając sceny tej ziemi z rozkazu erotycznej wyobraźni. Nie pożądam tych właśnie stworzeń, pożądam wszystkiego, a one są jak znak ekstatycznego obcowania. I ta proza pochodzi z tomu To, opublikowanego w roku 2000, gdy Miłosz miał blisko 90 lat. I znakiem ekstatycznego obcowania ze światem stają się właśnie erotyczne przestrzenie ciała. Pośladki, nogi, uda młodych kobiet, na płeć wskazuje tutaj strój, zdepersonifikowane, jakby pozbawione swojego oblicza właśnie przez pożądanie, czyli pragnienie posiadania. I wbrew bezpośredniej deklaracji poety, konflikt przebiega nie tyle między bezinteresownością kontemplacji, a konsumpcyjnym podejściem do rzeczywistości w ogóle, co dotyczy w swej, tak mi się wydaje, podstawowej warstwie niemożności odczuwania nieuwikłanego w pożądanie seksualne zachwytu, takiego bezinteresownego, takiej estetycznej, nieerotycznej rozkoszy. I Miłosz broni się przed takim biologicznym, dziś powiedzielibyśmy socjobiologicznym rozumieniem pożądania, łączącym je z młodością. Próbuje wydystylować to pragnienie z cielesności. Aporia, którą się wikła, polega na próbie usprawiedliwienia pożądania, próbie przedstawienia jego dwoistości,
jako z jednej strony pornograficznej, by użyć określenia samego poety, starczej lubieżności, z drugiej oczyszczenia go z zarzutu pożądliwości przez uczynienie erotycznego pragnienia kobiecych ciał, a właściwie tylko niektórych części, składową wszechpożądania, pożądania wszystkiego jako siły sprawczej poetyckiej działalności. Tomasz Tomasik w artykule o seksualności w poezji Herberta pod tytułem Co pan Cogito myśli o seksie? Zwraca uwagę, że pomimo przemian obyczajowych, które zaszły w kulturze drugiej połowy XX wieku, miłość ze swoim ekshibicjonizmem nie jest reprezentantem większości. I Tomek wskazuje takie nieliczne precedensy Larkina, Bulsę czy Różewicza. Ja tu się z Tomkiem nie zgadzam. Większość poezji erotycznej męskiej jest pożądliwa. Wymienię Pipera, Przybosia. Przyboś bywa czułostkowy, ale generalnie to jest eros pożądliwy. I teraz omawiany tekst Miłosza zostaje przez Tomasika przywołany po to, by orzec, że Zbigniew Herbert, cytuję dalej ten artykuł, w swojej poezji nigdy nie dokonał, czy też nie pozwolił sobie na aż tak uczciwe opisanie siebie samego jak Miłosz. Nigdy nie zdobył się na tak daleko posunięty ekshibicjonizm. Z pewnością było to wynikiem jego zasad. Żona poety Katarzyna Herbert wspominała, Zbyszek był dyskretny, bardzo dbał o swoją intymność. I rzeczywiście, pan Cogito rozmyślał o wielu istotnych sprawach, o cierpieniu, o myśli czystej, o magii, o piekle, o postawie wyprostowanej, o wyobraźni, o cnocie, o eschatologii, o krwi, o muzyce i tak dalej. Ale nigdy w sposób bezpośredni o seksie, tym bardziej w wersji marzeń porno. Koniec cytatu. Bez wątpienia taki ekshibicjonistyczny opis poezji Herberta nigdy się nie pojawia. To jest poeta bardzo dyskretny. Nawet kiedy pisze o erotyce, o akcie miłosnym, to zazwyczaj robi to w taki sposób, że to nawet nie jest rozpoznawane. Mam tutaj na myśli wiersz Jedwab duszy. Tam jest taka scena. Ale no właśnie to nie znaczy, że ta dyskrecja nie oznacza, że u Herberta nie ma erotycznej ekstazy, miłosnej ekstazy. I ta jedna z zasadniczych różnic pomiędzy Miłoszem i Herbertem właśnie polega na tym, że Herbert stawia pytanie, tak mi się wydaje, może jestem tu niesprawiedliwy dla Miłosza, o możliwość upodmiotowienia seksualnej rozkoszy. I co za tym idzie, próbuje oddzielić pożądanie od miłości. Szuka niehedonistycznego i nieprokreacyjnego uzasadnienia dla aktu miłosnego. To są między innymi takie teksty jak Alienacje pana Cogito, jak Z erotyków pana Cogito, jak Jedwab duszy. To jest właściwie taki cykl, który układa się właśnie od pozaseksualnej. Tam jest erotyzm, ale nie wychodzący od pożądania fascynacji. Przez akt miłosny, to jest Z erotyków pana Cogito, gdzie bardzo istotna jest równowaga między posiadaniem i byciem posiadanym, po Alienacji pana Cogito, gdzie jest też właśnie postawiony problem inności i obrony jej przed urzeczowieniem. I teraz ja podobnie jak Tomasik przytaczam ten tekst Miłosza, by mówić o Herbercie i by skontrastować tutaj rozumienie rozkoszy nieerotycznej, estetycznej, właśnie w takim swoistym experimentum crucis kontemplacyjnej bezinteresowności, którym moim zdaniem jest konfrontacja dla mężczyzny, powiedzmy heteroseksualnego z urodą kobiecego ciała. I doczytajmy do końca wiersz Miłosza. Nie moja wina, że jesteśmy tak ulepieni w połowie z bezinteresownej kontemplacji i w połowie z apetytu. Jeżeli po śmierci dostanę się do nieba, musi tam być tak jak tutaj, tyle że pozbędę się tępych zmysłów i ociężałych kości. Zmieniony w samopatrzenie będę dalej pochłaniał proporcje ludzkiego ciała, kolory i rysów, paryską ulicę w czerwcu o świcie, całą niepojętą mnogość widzianych rzeczy. Nie wiersz oczywiście, ale prozę. Podkreślmy przeciwstawienie ziemskiej pożądliwości, wojerystycznego apetytu i wyzwolonej z tępych zmysłów i ociężałych kości niebiańskiej, niemożliwej do zrealizowania w życiu doczesnym zdolności do bezinteresownej kontemplacji, do samego, czyli oddzielonego od pożądania patrzenia. Przeciwstawienie, które u Miłosza przyjmuje postać alternatywy rozłącznej. W tym tekście oczywiście, ja nie mówię o całości twórczości Miłosza. Albo, w której ziemskość z konieczności spleciona z pożądaniem wyklucza się z czystym zachwytem, możliwym dopiero na tak zwanym tamtym świecie, czy w drugiej, by użyć innego określenia Miłosza, niebiańskiej przestrzeni.
I teraz, jeżeli u Miłosza połączone ze sobą zostały dwa rozumienia zmysłowości, dominujące, seksualne oraz estetyczne, to wśród późniejszych wierszy Herberta jest taki, w którym próbuje się wyzwolić czy oddzielić zachwyt od pragnienia posiadania. To jest Przysięga z tomu Rowigo, z późnego tomu z 92 roku. Zanim do niego przejdę, to zwrócę uwagę jeszcze, że w zakończeniu prozy Miłosza są wyliczane, nie chodzi jakby o zachwyt nad konkretnym zjawiskiem, bardzo istotna tu jest mnogość. Akcentuje się, mówi się na przykład o pochłanianiu. Ta metafora pochłaniania, ona się wydaje mieć kierunek do wnętrza, sprawienie, że coś, co jest na zewnątrz, niezależnie od siebie przemieści się do wnętrza. To jest taki też konsumpcyjny rys tego pochłaniania, bardzo ważny. I ta zachłanność jest, ja nie chcę jakby, był taki moment, że myślałem, że Miłosz jest po prostu hedonistyczny, a Herbert jest epikurejski, ale to jakby ten moment mam za sobą. To nie jest takie proste, ale akurat w tym wierszu Miłosz jest moim zdaniem w znacznej mierze hedonistyczny. Oczywiście on stawia pewien problem. I teraz jakby jedną z zasadniczych różnic pomiędzy tymi dwoma tekstami, a może jednak to jest różnica głębsza dotycząca tak światoodczucia wpisanego w obydwa otwory, jak i także ich kształtu brzmieniowego, jest statyczność patrzenia, podglądania w tekście Miłosza, który odpowiada spowolniona interliniami, monotonna i jednolita forma prozatorska, jakby w swoim takim dostojnym spokoju rezygnująca z pogoni za rzeczywistością, oraz taka percepcyjna i wersyfikacyjna dynamika wiersza Herberta, tonowana dystansem pamięci. Obrazy tego ostatniego są rejestrowane w ruchu, w podróży, zjawiają się nagle, by często równie nagle zniknąć. To nie wzrokocentryczna, pożądliwa wyobraźnia wybiera sobie obiekt oglądu, ale on sam zjawia się, zaskakuje, zdumiewa, rodzi epifanijny zachwyt. Przysięga, jak i inne wiersze Herberta, jest tutaj to taki argument ex motu, z ruchu i nie tylko na chyba istnienie czystego takiego zachwytu, na możliwość rozdzielenia tych dwóch rodzajów rozkoszy, bo tam jest też pewien aspekt metafizyczny. I teraz to jest często u Herberta, dowód z podróży. Tutaj najbardziej znana jest modlitwa pana Cogito Podróżnika, która ma też taki bardzo estetyczny wymiar. I teraz niemała część tekstu Herberta poświęcona jest nieziemskości czy nierealności piękna. Zaczynam lekturę jego wiersza. Nie zapomnę was nigdy, panny damy przelotne, nagle dojrzane w tłumie na schodach bazarza w labiryncie metra z okien pojazdów. Jak letnie błyskawice, zapowiedź pogody, jak krajobraz upiększony odbiciem w jeziorze, jak zjawisko w lustrze na zaślubinach tego, co jest i tego, co zaledwie przeczuty. Na balu, kiedy orkiestra gaśnie, a świt stawia w oknach niezapalone świece. Jednocześnie przelotność, która jest też pewną jakby figurą dynamiczności świata i postrzegania, łączy się, jak można sądzić, właściwie nie tyle z ziemskim, co z przyziemnym posiadaniem, także zjawienie się na krótko, szybkie przeminięcie, z tym, co zmienne, przygodne w relacjach międzyludzkich, z krótkotrwałą miłostką. W pewnym sensie właśnie przewrotnie pojętą przelotnością, choć nie tylko, odżegnuje się Herbert od frazeologicznie utrwalonej pospolitości romansu. Ten wątek prowadzony jest też dalej w tym tekście, gdy poeta czuje się zobowiązany podkreślić, że to, czym go w tych spotkaniach obdarza świat, nie należy do niego. Figura bezinteresowności. Nie zapomnę was nigdy, czyste źródło radości. Żyłem także dzięki waszym sarnim oczom, ustom nie moim, smagłym rękom, które przebierały pieszczotliwie srebrne ryby. Ciebie, mała panienko z Antylii, pamiętam chyba najlepiej. Widziana jest raz jeden czy la marchande de Journaux. Patrzyłem oniemiały, wstrzymywałem oddech, aby nie spłoszyć. I przez chwilę myślałem, że idąc z tobą, odmienilibyśmy świat. Inaczej niż Miłosz, Herbert mówi do nas, że da się na tym padole, pewnie jedynie na bardzo krótko, zajrzeć za zasłonę tępych zmysłów, a mówiąc dokładniej, oddzielić na moment zachwyt i pożądanie.
W gruncie rzeczy obydwaj poeci są bardzo podobni w widzeniu nieba, czy właściwie w swym sensalistycznym przywiązaniu do świata. Miłosz mówi w omawianej prozie, musi tam być tak jak tutaj, chociaż jakby jest tam tryb warunkowy, jeśli pójdę do nieba, mówi. Zasadnicza różnica, która w tej chwili się zarysowuje, polega na tym, że Herbert w większym stopniu, tak mi się przynajmniej wydaje, od dość dawna, uwolnił się od tradycyjnej, dualistycznej, a dziś byśmy powiedzieli esencjalistycznej metafizyki, a zachwyt nad kobiecym pięknem otwiera na to, co niepojęte nie ze względu na mnogość, ale ze względu na swoją formę, piękno. I to końcówka wiersza Herberta. Nie zapomnę was nigdy. Zdziwiony ruch powiek, nieopisany skłon głowy, gniazdo dłoni. Powtarzam w wiernej pamięci niezmienne mistyczne twarze bez imienia i różę w czarnych włosach. I tutaj chciałbym podkreślić jeszcze kilka różnic między obydwoma tekstami. To jest ważne, to powtórzę, że niemała część tekstu Herberta poświęcona jest nierealności piękna, niepojętości, cudowności, jakby ono było w pewnym sensie nie z tego świata. To odczucie niewiarygodności, ono się będzie powtarzało w wielu obrazach, w wielu zachwytach Herberta. Jakby się patrzyło i nie wierzyło, że widzi się to, co jest jednocześnie. I tutaj w ten sposób opisuje się właśnie niepożądanie, ale konstruuje się studia zachwytu. Takim jednym z pierwszych studiów jest na przykład wiersz o róży. To jest takie klasyczne, jakby żeby w znacznej mierze pozaseksualne czy pozaerotyczne studium zachwytu. I teraz, co ważne u Herberta? Herbert nie patrzy na seksualne części ciała, na tyłki. Przepraszam za kolokwializm, Miłosz nie używa tego określenia, na pośladki i tak dalej. Mówi o dłoni, o skłonie głowy, o mistycznej twarzy, o powiece. Celowo unika pewnych sfer. To jest jakby świadome. Kolejna sprawa to jest epifanijny aspekt piękna. Ono u Herberta otwiera na nieskończoność, na tajemnicę. Nie budzi pragnienia pochłaniania niepojętej mnogości rzeczy. Ja nie wykluczam możliwości pożądania, ja mówię tylko oczywiście o tym tekście i o tych momentach, które tutaj zostają odnotowane. Poza tym piękno jest czymś granicznym, zarówno w takim ontologicznym sensie, jak i epistemologicznym. Jest tu jakiś rodzaj wyjątkowego stanu umysłu, który jest możliwy. Może dzięki temu, że jest się wytrąconym ze swoich nawyków poznawczych, życiowych czy innych, jest się w podróży. I teraz Andrzej Franaszek o przysiędze Herberta pisał w duchu filozofii Lewina. W tych pięknych twarzach widział figurę twarzy innego człowieka, którą skonstruował Lewina. Mi się wydaje, że tam tego nie ma. To znaczy, że Herberta tu nie interesuje twarz w ogóle, bez względu na to, czy byłaby to twarz dosłownie rozumiana, czy byłaby to jakaś figura. On chce patrzeć w tym momencie na piękną twarz kobiety. Patrzy po prostu, no, notuje, stąd jest ta przysięga. I teraz on w jednym miejscu mówi, że próbuje kultywować taki cierpliwy dialog z tym oto kamieniem i z tym oto innym, ale tym razem tego właśnie nie robi. Jakby spogląda w nieskończoność, na którą otwiera go zachwyt. Tak samo jak w przypadku róży wyłaniającej się z mgły wyspy kanionu Colorado. Widzi podwójnie właśnie. Na tym podwójnym widzeniu chciałbym na to położyć nacisk, bo to jest też jednocześnie coś, czego trochę nie rozumiem. To zostaje przez niego nazwane to, co jest i to, co zaledwie przeczute. I tutaj w tym tekście jakby właśnie rozkosz oddziela się od pożądania. Jest poza pożądaniem, jest estetyczna, przez chwilę nie ma nic wspólnego z rozkoszą seksualną. I teraz w wierszu o róży, róża zostaje nazwana źródłem nieba na ziemi. Nie wiem, czy wracam do tego wątku u Miłosza, to znaczy ta kontemplacja, ta niebiańskość, właściwie możliwa jest dopiero po śmierci, jeśli jest możliwa. On to bierze
pod uwagę. U Herberta natomiast nie tylko jest możliwa na tym padole, ale piękno sprawia, że ten świat staje się trochę tamtym światem. To jakby była też bardzo istotna różnica w rozumieniu drugiej przestrzeni. Jest taki późny wiersz Herberta, ja go trochę nie rozumiem, a nawet go bardziej niż trochę nie rozumiem, gdzie Herbert mówi, że tamten świat, że Herbert mówi, że tamten świat to ten świat trochę i na odwrót. I to jest jakby, ja dopiero od niedawna zaczynam to widzieć w ogóle w obrazach. Jest taka proza drzwi, gdzie Herbert pisze o tego typu białych drzwiach, że one są jakby pozostałością aniołów na ziemi, że one są tutaj anielskimi skrzydłami i że gdy się rozwierają te drzwi, to się otwierają na zwiastowanie. I w tym jest taka podwójność właśnie, którą jakby widział Herbert. Jakby tutaj chciał sprowadzić to, co zazwyczaj umieszcza się gdzieś poza tą naszą ziemską, doczesną przestrzenią. I można to nazwać drugą stroną oczu. Tak. Dobrze, to ja teraz przechodzę do tego trzeciego tekstu. To jest wiersz Zobacz. I ja go sobie pozwolę odczytać. Błękit zimny jak kamień, o który ostrzą skrzydła, aniołowie wyniośli i bardzo nieziemscy, idąc po szczeblach blasku i po głazach cienia, zapadają się zwolna w urojone niebo, lecz po chwili wychodzą jeszcze bardziej bladzi po tamtej stronie nieba, po tamtej stronie oczu. Nie mów, że to nieprawda, że nie ma aniołów. Pogrążona w sadzawce leniwego ciała, ty, która widzisz wszystko w kolorze swych oczu i stajesz syta światła na granicy rzęs. Najbardziej interesuje mnie ten początkowy obraz, wizja właściwie, opis oczu. Tu jest oczywiście figura Donna Angelica, jest taki neopetarkistowski rys, zwracała na to uwagę Anna Legerzyńska, w takim także rysie psychologicznym tej osoby, której dotyczy zachwyt. Ale jakby tutaj mi coś nie pasuje, nie umiem tego jeszcze ująć, ale tak jakby Herbert na tę kobietę w tej drugiej części przerzucał winę za to, że nie wytrzymuje w zachwycie, że jakby patrzy na jej ciało, a nie kontempluje jej formy. Natomiast interesuje mnie ta druga strona oczu właśnie. To jest to właściwie, czego nie umiem nazwać, bo u Herberta są różne rodzaje zmysłowości. Jeden jest percepcyjny, drugi jest afektywny i jest ten trzeci, można go nazwać mistycznym, metafizycznym, paradoksalnym, który jakby jest obecny między innymi w tych dwóch tekstach, o których dzisiaj mówiłem. Bardzo dziękuję.